zmarzłeś na ławce rezerwowych, bo wszedłeś od razu dużo ruchu na skrzydle. No tak jest, czasami wychodzi się z ławki, no ale trzeba dać z siebie wszystko dla drużyny, bo ta drużyna jest najważniejsza. No a ja zawsze jak wchodzę na boisko, to chcę dać 100% z siebie, no i dzisiaj się udało jeszcze do tego strzelić bramkę, także na pewno jestem zadowolony z tego. No, właśnie zdenerwowanie na kolegów z drużyny było, bo dużo tych sytuacji niewykorzystanych w końcówce po naszej stronie. No takie sytuacje nie tyle co zdenerwowanie, co martwią, bo mimo wszystko takie setki trzeba wykorzystywać, natomiast no ważne, że strzeliliśmy tą drugą bramkę pod koniec, przez co mieliśmy trochę luźniej z tyłu głowy i dokończyliśmy ten mecz na spokojnie. Jak myślisz, z czego wynikało to, że było tyle tych sytuacji, a one nie zostały wykorzystane? Czy dobrze, że kreujemy te sytuacje bramkowe na przykład, natomiast musimy popracować nad skutecznością, ale to oznacza, że dobrze gramy, tak? Gramy w piłkę, staramy się do końca od początku wyprowadzać akcje po ziemi do samego końca, finalizować je, no i teraz tylko dojdzie skuteczność i myślę, że na pewno będzie dobrze. W przyszłym tygodniu trochę trzeba chyba nad kontrą popracować, bo dzisiaj to kulało. No na pewno trenerzy zrobią dobrą analizę meczu i zobaczymy co było źle, co było dobrze i będziemy nad tym pracować w najbliższym tygodniu. Dobra, to ja życzę powodzenia i pierwszego składu w przyszłym tygodniu. Dzięki.